Telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Wyjątkowy gość w tych naszych gorących pytaniach. Joachim Brudziński, europarlamentarzysta, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Halo, dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, kłaniam się. Rozumiem, że ta wyjątkowość polega na tym, że tym razem z samochodu, a nie u pani w studiu. No właśnie, wyjątkowe połączenie. Jak rozumiem, wraca pan ze Szczecina, gdzie urlopował pan razem z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Proszę pani, pan prezes urlopuje od lat ze swoimi przyjaciółmi, z którymi spędza te wakacje jeszcze od czasów, kiedy razem wyjeżdżali ze świętej pamięci panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Natomiast czasami rzeczywiście udaje mi się wspólnie z moimi przyjaciółmi, kolegami ze Szczecina namówić pana prezesa na taką krótką wizytę u nas na Pomorzu Zachodnim, ale to nie oznacza, że pan prezes ze mną czy z moimi kolegami urlopuje. Wpadł do nas do Szczecina, na Pomorze Zachodnie na dzień. Rzeczywiście pogoda nam nie dopisała, ale z drugiej strony warunki były prawdziwie żeglarskie i rybackie, można powiedzieć. I po raz kolejny popływaliśmy po zalewie No właśnie, wstawił pan... że pan prezes... Tak. Wstawił pan na Twittera zdjęcia mówiące o tym, podpisane w ten sposób, że pan prezes pilnuje Polski, stery Polski we właściwych rękach. Komentarze, jakie się pojawiły poniżej, mówiły o tym, że no skoro stery Polski są w rękach prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, to co w takim razie robi premier Mateusz Morawiecki czy prezydent Andrzej Duda? Ale proszę pani, no... Niezależnie od tego, jakie zdjęcie, z jakim komentarzem pojawia się na portalach społecznościowych, to ci, którzy sami siebie określają mianem silnych razem albo silnych osobno, ja tam wie, ci wszyscy, których takim wspólnym mianownikiem jest słowo totalni opozycyjnie, totalnie niechętni wobec Prawa i Sprawiedliwości, no będą wydziwiali. Proszę pani, student pierwszego roku politologii wie o tym bardzo dobrze, że w systemie demokracji opartej o system partyjny, lider partii politycznej, która uzyskuje największe poparcie społeczne, jest w sposób oczywisty liderem tego obozu, który w danej chwili sprawuje władzę. Jarosław Kaczyński jest liderem Prawa i Sprawiedliwości, liderem Zjednoczonej Prawicy, tej większości parlamentarnej, która utworzyła rząd, która rekomendowała premiera tego rządu, jest również liderem tego obozu politycznego, który rekomendował w ostatnich wyborach politycznych pana prezydenta. Polska konstytucja jasno stanowi, jakie są prerogatywy prezydenta, jakie są prerogatywy premiera. Natomiast tutaj w tym wypadku to zdjęcie wakacyjne i ten wakacyjny komentarz trzymaniu steru polskich spraw w dobrych rękach, no to jest swoistego rodzaju licencja poetyka, ale dla, tak jak już powiedziałem, studenta pierwszego roku politologii, jak mówi klasyk, oczywista oczywistość, że skoro Jarosław Kaczyński jest liderem partii, która uzyskała tak wysokie poparcie, że mogliśmy sformułować rząd, no to w sposób oczywisty odpowiada za polskie sprawy. I trzeba bardzo dużo złej woli albo po prostu takiej no już można powiedzieć czasami wręcz oszalałej agresji, żeby z tego powodu czynić tutaj jakieś zarzuty. No, powtórzę, nieważne w jakim anturażu czy kontekście pojawia się Jarosław Kaczyński, to natychmiast na Twitterze, na Facebookach widać totalne poruszenie totalnie odjechanych, którzy mają no, jakieś gwoździe w głowie i sam obraz Jarosława Kaczyńskiego powoduje, że padają w jakieś nienawistne tygodki. Trzeba przechodzić obok tego, obojętnie, nie robić swoje. W takim... odpoczął od dzisiaj już, jak sądzę, na Nowogrodzkiej pilnuje polskich spraw. No właśnie, pan za sterami także swojego auta, mam nadzieję, że jest bezpiecznie, panie prezesie, przede wszystkim. Pan prezes, głośno mówiący, jak pani redaktor widzi, zapięte pasy, jadę zgodnie z przepisami, wszystko jest okej.
W takim razie jesteśmy spokojniejsi. Panie prezesie, jeszcze pytanie w takim razie, no skoro tyle emocji budzi pojawianie się w jakimkolwiek kontekście Jarosława Kaczyńskiego, pan o tym mówi, jego zdjęcie jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych, to, które pan także umieścił. Wielu zastanawia się, no właśnie, jak długo prezes Jarosław Kaczyński będzie jeszcze te stery Prawa i Sprawiedliwości dzierżył w swoich dłoniach i gdzie jest następca, kto nim będzie. No wskazuje się między innymi Mateusza Morawieckiego. Pani redaktor, no o tym zdecyduje nasz jesienny kongres. Jarosław Kaczyński jest liderem demokratycznej partii. Kończy się kadencja władz Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z naszym statutem to kongres decyduje o tym, kto będzie prezesem na kolejną kadencję. Jarosław Kaczyński zadeklarował, co mnie osobiście bardzo cieszy, że w tych wyborach na najbliższym kongresie weźmie udział jako kandydat na naszego szefa kadencji. Ja osobiście jestem spokojny o decyzję kongresu. Jest dla mnie oczywistym, że dzisiaj gwarantem tego, że Zjednoczona Prawica może rządzić, że wygraliśmy te wybory, zarówno prezydenckie, jak i ubiegłoroczne, parlamentarne, to zasługa Jarosława Kaczyńskiego. Kto będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego, o tym decyduje kongres, który będzie wybierał następcę Jarosława Kaczyńskiego, ale póki co jestem o tym przekonany, że kolejne 4 lata kolejnej kadencji to będzie czas za sprawy partyjne będzie odpowiadał dotychczasowy lider, więc jak gdyby nie specjalnie ekscytuje się takim pytaniem czy takim tematem, kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, powtórzę po raz kolejny, kiedy jako student Uniwersytetu Szczecińskiego trafiłem do Porozumienia Centrum, to był 1991 rok, czyli już naprawdę kupa czasu i szmat temu, to już wtedy czytałem, że Jarosław Kaczyński jest politykiem, uwaga, starym, a był wtedy 40-latkiem, wypalonym i że już powinien odejść z polityki, że powinien pojawić się jego następca. I teraz też słyszymy co jakiś czas, że Jarosław Kaczyński powinien ustąpić, oddać stery władzy, że jest politykiem wypalonym, etc. No ale panie redaktor, no to jest to, o czym już mówiłem. No dla tych wszystkich, których tym wspólnym mianownikiem jest to słowo totalnie opozycyjni, totalnie odjechani. Wszystko, co się wiąże z Jarosławem Kaczyńskim, czy pojawienie się na, nie wiem, Zalewie Szczecińskim, czy w górach, czy nad jeziorem, czy gdziekolwiek, no jest dowodem, po pierwsze, łamania konstytucji, rodzącego się w Polsce faszyzmu, antydemokracji, etc. No, cóż ja mogę tym ludziom nieszczęśliwym powiedzieć, no? Żeby sobie poczytali koziołka Matołka, no bo nic więcej tutaj, nic bardziej racjonalnego nie przychodzi mi do głowy. Zawsze takie dobitne komentarze z pańskich ust, panie prezesie, padają. No właśnie, więc zapytam teraz o komentarz do słów Rafała Trzaskowskiego, który, prezydenta Warszawy, do której pan zmierza, który obarcza winą za kolejną katastrofę Czajki właśnie decyzje podejmowane za rządów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Czy to rzeczywiście wina świętej pamięci prezydenta Warszawy, że dzisiaj dochodzi do drugiej już awarii oczyszczalni ścieków? Proszę pani, Napoleon, kiedy miał zamiar awansować któregoś ze swoich generałów na marszałka, to pierwsze, o co pytał, sprawdzał, czy ma szczęście. No Trzaskowski w sposób ewidentny szczęścia nie ma, ale to już by pan licho samego Trzaskowskiego i jego fatum. Natomiast bardziej tutaj chodzi o mieszkańców zarówno Warszawy, jak i tych wszystkich, którzy mieszkają wzdłuż Wisły aż do samego Gdańska. No. Kolejna awaria, kolejna próba zrzucania i ta próba taka wyjątkowo, powiedziałbym, paskudna i niska, zrzucania odpowiedzialności. No co ma wspólnego z tym, że Trzaskowski nie wyciągnął żadnych wniosków z ubiegłorocznej awarii? No co z tą obecną awarią wspólnego świętej pamięci Lech Kaczyński? Ja się, proszę pani, nie chcę tego komentować, bo cóż powiedzieć więcej? Ponadto, że Trzaskowski okazuje się
po prostu żałosnym i nieudacznym, nawet nie tyle politykiem, co nawet samorządowcem. No wie pani, ja przy całym szacunku dla wszystkich szczebli samorządu, no nie powierzyłbym Trzaskowskiemu sterów nawet najmniejszej gminy w Polsce. Otóż warszawiacy zdecydowali i trzeba ten wybór szanować. Do dzisiaj jest prezydentem naszej stolicy. Kolejna awaria i to wszystko na to wskazuje, awaria groźniejsza nawet niż ta ubiegłoroczna. No i co słyszymy z ust prezydenta naszej stolicy? No winny Lech Kaczyński. Lech Kaczyński, który przestał być prezydentem Warszawy w 2005 roku. No to po prostu coś niebywałego. Skądinąd ja się bardzo cieszę z tej zapowiedzi ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej o skierowaniu tej sprawy do prokuratury, bo tu już się powinny żarty skończyć. No to jest, proszę pani, coś niebywałego, że człowiek, który znajduje czas, żeby paradować z tęczowymi chorągiewkami na marszach LGBT i uczynić głównym, że tak powiem, przesłaniem swojej prezydentury kartę równości spraw LGBT i nie znajduje czasu, żeby zająć się tak poważną awarią, jak ta, która miała miejsce rok temu. I za chwilę usłyszymy, idą o zakład, że to wina rządu. Że to rząd nie pomaga, rząd tutaj nie przekazuje środków, rząd nie buduje rurociągu, który by odprowadzał te ścieki. Najpierw słyszymy, że remedium na wszelkie zło w Polsce to jest wzmocnienie samorządów, oddanie całej władzy samorządom, a jak dochodzi do jakiejkolwiek awarii, to wtedy aj waj, Boże Święty, Morawiecki ratuj, rząd, ministrowie ratujcie, bo my sobie nie radzimy. No. Nie daj Boże, żeby stery w Polsce objęli ludzie pokroju Trzaskowskiego, pani prezydent Tulkiewicz et consortes. Gdybyśmy rzeczywiście ten model, o którym liberałowie już mówili na początku lat 90. tej federalizacji Polski, tej przekazania pełni władzy samorządom zrealizowali, to byśmy takie czajki i takie awarie i takich ich, powiedziałbym, samorządowych, przepraszam za określenie, pasanów mieli w wydaniu ogólnopolskim. No niech nas ręka boska broni. Taki komentarz do słów Rafała Trzaskowskiego. No właśnie, ta decyzja prokuratury, to znaczy zapowiedź, że sprawa trafi do prokuratury, będzie bardzo istotna w tej kwestii, mam wrażenie, bo Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zarzucało właśnie Rafałowi Trzaskowskiemu, że ten i pytało wcześniej, gdzie jest budowa kolejnego rurociągu, który zapobiegałby kolejnej awarii. Wówczas, kiedy Rafał Trzaskowski mówił o zbiorniku retencyjnym, też zresztą ogromny problem w stolicy, jeżeli chodzi o opady deszczu intensywne, także wczoraj kolejne takie awaryjne sytuacje nie tylko w Warszawie, ale w dużej części naszego kraju. Czy rzeczywiście tą sprawą musi zająć się już prokuratura? Czy rzeczywiście ta odpowiedzialność leży tutaj na barkach prezydenta stolicy? Mówiliśmy o fatum, o nieszczęściu, że po raz drugi dochodzi do takiej awarii, ale być może można było jej zapobiec. No właśnie, bo panie redaktor, ja chciałbym tutaj też bardzo wyraźnie podkreślić, że przecież ja nie obarczam prezydenta Trzaskowskiego czy kogokolwiek odpowiedzialnością czy współodpowiedzialnością za sytuacje ekstremalne wynikające z chociażby warunków atmosferycznych, tak? Ta wczorajsza burza i ulewa nad Warszawą. No przecież nie Trzaskowski za to w sposób oczywisty odpowiada. Ale proszę pani, tutaj mówimy o awarii rurociągu, awarii, która powtarza się po roku. I kiedy ta pierwsza awaria miała miejsce, to przecież wtedy apelowaliśmy, po pierwsze, o szczegółowe informacje. Tych informacji nie mogliśmy się doprosić. Kiedy sytuacja już rzeczywiście wymknęła się całkowicie urzędnikom warszawskiego ratusza spod kontroli, no to wtedy z pomocą ruszyło wojsko, ruszyły Wody Polskie, ruszyło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Został ułożony tymczasowy rurociąg na moście pontonowym, który zbudowały wojska inżynieryjne, zaangażowały się właśnie, tak jak już mówiłem, Wody Polskie, ale wtedy płynęły pytania ze strony Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, ze strony Ministerstwa Ochrony Środowiska, jakie działania podejmuje w tej chwili ratusz, aby tej ewentualności kolejnej tego typu awarii zapobiec. Nie doczekaliśmy się żadnych informacji, mówię my jako strona rządowa. Trzaskowski zajął się kampanią
prezydencką i ratowaniem konstytucji i demokracji w Polsce, a nie pomyślał o tym, że jego podstawowym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nie dochodziło do takich awarii, aby wyciągnąć wnioski. Przecież to za jego poprzedniczki, Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ta czajka była modernizowana, ten rurociąg był budowany i jeżeli doszło już do takiej poważnej awarii, do takiego dramatu, jakim była ta ubiegłoroczna awaria, no to ta tegoroczna, ta obecna, pokazuje bardzo wyraźnie, że ten człowiek i podlegli mu urzędnicy nie wyciągnęli żadnych wniosków. I tutaj już żarty się kończą. I tutaj już nie można mówić o fatum. Kończy się ta część naszego programu. Panie prezesie, panie pośle, w takim razie za chwilę, za krótką chwilę wrócimy do rozmowy. Zapytam też o plany Prawa i Sprawiedliwości na jesienie, o plany rządu, o plany rekonstrukcji rządu, o to wszystko, co nas czeka już za chwilę. Zapraszam.